Mieszkańcy bytomskich Sząbierek skarżą się na plagę szczurów. Lokalna społeczność zarzuca zarządcy budynków, że nic w tej sprawie nie robi. Spółdzielnia odpowiada, że już od kilku tygodni zajmuje się problemem, a w ciągu najbliższych dni przeprowadzi kolejną szeroką deratyzację. Jednocześnie wskazuje, że to mieszkańcy mają przyczyniać się do rozmnażania się gryzoni, wyrzucając śmieci nie tam, gdzie powinni. Fatima Orlińska. Najczęściej wychodzą ze swoich gniazd wieczorem i nocą. Jak mówią mieszkańcy, grasować mają głównie przy śmietnikach, gdzie jest łatwy dostęp do jedzenia. Problem ze szczurami w bytomskich Sząbierkach znany jest od dawna, a lokalna społeczność zarzuca spółdzielni mieszkaniowej bezczynność. Widziałam, że z tamtej dziury wyszło 33 szczurów, bo ja liczyłam, godzina 15 po 9. Ludzie, to było naprawdę, ja zgłaszałam to do administracji, bo ja mam wykupione mieszkanie i ja chcę mieć coś z tego, żeby było jak porządek, a nie żeby szczury chodzili tutaj. Tu jeszcze takiego sąsiada mamy, że czasami drzwi zostawi otwarte, to gdzie one mogą im wyleźć? Na klatkę. U córki na Adolfa Piątka to tam jest bal po prostu, po 20, po 30 w dzień biegają po tych drzwiczkach, po tych kratkach. Ja bym tam dostała zawału. Ja tylko widziałam takich zdechniętych tych szczur, leżał, ale mówiły mi panie tam z tego bloku za nami, że tam jest plaga, ale czy to prawda, to ja też nie wiem. Bytomska spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadziła deratyzację, kupiła ponad 100 kg trutki i rozprowadziła specjalistyczną piankę w wykopanych przez szczury norach. Tutaj były takie krzaki, tam były takie krzaki, powycinali to i... Bo tam, rozumiem, gniazda jakieś były ich. Gniazda i takim niebieskim płynem leją. Według spółdzielni to sami mieszkańcy przyczyniają się do powiększania się populacji gryzoni. Mimo wiatr śmietnikowych bezpośrednio przy blokach odpady często kuchenne trafiają do osiedlowych ogólnodostępnych koszy na śmieci. To stwarza środowisko przyjazne gryzoniom, które w różne miejsca osiedla przemieszczają się kanałami. Złączyliśmy troszkę swoje tutaj działania z innymi zarządcami i instytucjami. Na 27 lutego są zaplanowane działania takie zorganizowane, żeby każdy zarządca w obrębie tutaj tego występowania zjawiska przeprowadził zabiegi deratyzacyjne i to powinno przynieść większą skuteczność, aniżeli działanie tylko i wyłącznie na naszych zasobach, gdzie mamy, powiedzmy, tam 4 budynki, ale okoliczne mieszkańcy też mieszkają w budynkach wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli. Ponadto administracja zapewnia, że w ciągu roku przeprowadza 2 obowiązkowe deratyzacje. Zleciła też dodatkowe deratyzacje firmie zewnętrznej, a także zabezpieczyła elewację budynków, gdzie również mogły znajdować się gniazda szczurów. Jednocześnie zarządca podkreśla, że kanalizacją nie zarządza i ma do niej ograniczony dostęp. To zarządca budynku mieszkalnego ma obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji 2 razy w ciągu roku obowiązkowo. Jeśli pojawia się taki problem związany z występowaniem tych szczurów również w innym terminie niż wiosna czy jesień, kiedy te sztandarowe akcje harmonogramowe się odbywają, wówczas prosimy tych zarządców o dodatkową akcję. I tutaj mamy też do czynienia z taką sytuacją. Czy duża skoordynowana akcja kilku administratorów przyniesie pożądany skutek, okaże się na początku marca.